Zmiana limitów dla kart płatniczych. Limity autoryzacyjne określają wartość oraz liczbę możliwych transakcji twoją kartą płatniczą. Dotyczą zarówno transakcji bezgotówkowych, jak i transakcji gotówkowych. Limity autoryzacyjne są przydatnym narzędziem pomagającym zarządzać przyznanym ci przez mBank kredytem na karcie kredytowej. Sam możesz decydować w jaki sposób będziesz korzystać z karty. Za pomocą limitów autoryzacyjnych możesz także rozdzielić limity pomiędzy główną a dodatkową kartą kredytową. Aktualne limity autoryzacyjne sprawdzisz w prosty sposób po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego mBanku. Z menu dostępnego z lewej strony serwisu wybierz zakładkę karty. W tej zakładce prezentowane są informacje dotyczące wszystkich kart, które posiadasz w mBanku, zarówno kart kredytowych, debetowych jak i e-kart. Aby uzyskać szybki dostęp do informacji na temat limitów autoryzacyjnych, kliknij w opcję Zmiana limitów widoczną pod nazwą i typem karty, dla której chcesz zmienić limity. My zdecydowaliśmy się na kartę kredytową Visa Classic. Pojawią się dwa okna dotyczące limitów autoryzacyjnych. Pierwsze z nich dotyczy kwotowych limitów autoryzacyjnych, drugie ilościowych limitów autoryzacyjnych. W każdej z tych tabel znajdują się informacje na temat rodzaju limitu, obecnego limitu dziennego i miesięcznego oraz maksymalnego limitu dziennego i miesięcznego. Aby zmienić interesujące Cię limity kwotowe lub ilościowe, kliknij w przycisk Modyfikuj. Ścieżka postępowania w obu przypadkach jest taka sama. My przyjrzymy się zmianie limitów kwotowych. Aby poprawnie określić własne limity autoryzacyjne, kolumna obecny: pamiętaj, aby wpisywane przez Ciebie wartości nie przewyższały maksymalnej możliwej wartości kolumna maksymalny. Jeżeli zmieniasz np. limit dzienny dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych, zwróć uwagę, czy limit miesięczny dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych wynosi co najmniej tyle, co wprowadzony przez Ciebie limit dzienny. Po wprowadzeniu nowych wartości limitów autoryzacyjnych, kliknij Dalej oraz zatwierdź operację zmiany limitów hasłem SMS-owym. To wszystko. Od tej pory dla wybranej karty będą obowiązywać nowe limity.